Czas na rozpoczęcie kolejnego działu związanego z prawidłową postawą ciała. Zajmiemy się dzisiaj zagadnieniami w zasadzie ergonomii pracy przy komputerze. Większość z nas dzisiaj ma taki tryb życia, że bardzo dużo czasu musimy spędzać na siedząco. W zasadzie komputer jest jedynym narzędziem pracy obecnie, bo i na nim piszemy, i rysujemy, i tworzymy, i obrabiamy. Więc w zasadzie cały czas, cała nasza praca, całe 8 godzin pracy, dzień w dzień, albo nawet może czasem więcej, oscyluje wokół fotela, biurka i komputera, albo jakichś wariantów. Dlatego jeżeli na dobę, 1/3 dobę spędzamy w takiej pozycji siedzącej, to jest bardzo ważne, żeby siedzieć w prawidłowy sposób. Już wiele razy podkreślałem, że pozycja siedząca nigdy nie jest dobra dla kręgosłupa i zawsze prowadzi do delikatnych przeciążeń. Łatwiej jest stać i teraz też wprowadzone są już takie warianty, że biurka mają regulację hydrauliczną i można się przesiadać z pozycji właśnie siedzącej do przechodzić do pozycji stojącej. Jednak dzisiaj zajmiemy się najbardziej w zasadzie standardowym biurkiem, standardowym komputerem i standardowym fotelem, takim jak 95% pracowników biurowych gdzieś tam ma i dysponuje. Co więc zrobić, żeby po całym dniu pracy nie kończyć z bólem głowy, z bólem szyi, kłopotami z kręgosłupem, bolesnością bioder i przede wszystkim z ogromnym zmęczeniem, które temu wszystkiemu towarzyszy. Ponieważ po 8 godzinach pracy jest to możliwe, żebyście skończyli Wasze zajęcia z zadowoleniem, zrelaksowani i przeszli do kolejnego dnia, kolejnej części dnia, który będzie znowu przyjemnością. Od czego więc zacząć? Po pierwsze, w zasadzie każdy fotel biurowy posiada regulację wysokości. Dlaczego to jest takie ważne, żeby wysokość była ułożona prawidłowo? Bo zobaczcie, w momencie kiedy fotel jest ustawiony nisko, ja prowadzę do bardzo dużego zgięcia w stawie biodrowym. Jeżeli kąt w biodrze jest ostry, to tak naprawdę w momencie, kiedy długo posiedzę i postaram się wyprostować nogi, postaram się wstać, to skończę z przykurczem stawów biodrowych i z nadmiernym napięciem kręgosłupa lędźwiowego. To jest Wam absolutnie niepotrzebne, dlatego żeby minimalizować ten stan, warto zawsze ustawić fotel na pełną wysokość w sposób taki, żebyśmy posiadali kąt ostry, kąt otwarty w biodrze, kiedy siedzimy. Czyli nie 90 stopni, staramy się, żeby ten kąt był rozwarty. Sorry. Poprędko. Zabieraj człowiek telefon stąd. I też. Dobra? Tak, słucham. Kolejna rzecz, o której warto nawiązać odnośnie zgięcia w kolanach, to od zgięcia w biodrach, to w momencie, kiedy mam nadmierne zgięcie w biodrze, zobaczcie, kolano jest również zgięte, to prowadzi do ograniczenia krążenia krwi w podudziach, może doprowadzić w długoterminowym procesie do żylakowatości kończyn dolnych, może prowadzić do obrzęków kostek, w skrajnym przypadku nawet do zawału, kiedy jakiś zakrzep znajdzie się w naczyniu krwionośnym w podudziu i później trafi do płuc serca albo mózgu. Stąd pamiętajcie, kąt ostry, kąt otwarty w biodrze, kąt otwarty w kolanie. Następna ważna sprawa, żeby nie dopuszczać do przykurczu łydek, warto zastosować sobie jakiś taki podnóżek pod kostki. To jest w zasadzie taki dodatek, ale w momencie, kiedy mamy te stawy skokowe ustawione w taki sposób, zgięciu grzbietowym, to również będzie pomagało. Ewentualnie, jeżeli nie dysponujecie takim podnóżkiem, zawsze podczas pracy można wykonać kilkanaście ruchów stopami, ponapinać mięśnie stóp, mięśnie podudzi. To doprowadzi raz do poprawy krążenia w obrębie tych najbardziej dystalnych części Waszego ciała. Dwa, gdzieś tam działacie przeciwobrzękowo, stymulujecie układ mięśniowy, układ krążenia. Następna bardzo ważna sprawa to usytuowanie swojego ciała w stosunku do monitora. Bardzo często jest tak, że monitor mamy ustawiony przed oczami w sposób taki, że musimy patrzeć na niego nadmiernie z góry albo za bardzo z dołu. Bardzo ważne jest, żeby cały kręgosłup podczas siedzenia był ustawiony neutralnie. Teraz neutralne ułożenie kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i szyjnego wygląda mniej więcej tak. Głowa, jak widzicie, i twarz nie są ustawione na wprost, tylko delikatnie ku dołowi. Więc jeżeli siedzisz przed monitorem, dobrze, żebyś wzrok miał ustawiony albo w zasadzie równolegle w stosunku do monitora, albo jak w tej sytuacji teraz, troszeczkę niżej. Wszystkie ułożenia w taki sposób powodują, że już muszę delikatnie zawijać szyję ku górze i to jest niedobre, to prowadzi w długoterminowym procesie do napięć karku. Więc pamiętamy o prawidłowym ułożeniu czaszki w zasadzie na pierwszym kręgu szyjnym. Kolejna istotna sprawa to odpowiednie podparcie naszych lędźwiów.
I tak naprawdę tutaj zdania są podzielone. W zasadzie producenci krzeseł ortopedycznych oczywiście zaznaczą, że najlepiej zastosować bardzo drogi fotel, który podpiera lędźwia i prowadzi do wygodnej pracy. Jeżeli nie mamy możliwości mieć takiego fotela, to najprostsza wskazówka, jakiej mogę Wam udzielić, to siedzieć używając mięśni grzbietu. Wiele korporacji, które gdzieś tam mają pieniądze na prowadzenie badań naukowych na temat prawidłowej ergonomii pracy, stosuje u swoich pracowników piłki gimnastyczne, które pracownicy stosują naprzemiennie ze zwykłymi tradycyjnymi fotelami. Dlaczego tak jest? Ponieważ piłka wymusza siedzenie bez podparcia. W momencie, kiedy zwolnię swoje mięśnie z pracy, kiedy siedzę na piłce, to zwyczajnie z niej spadnę. Dlatego w momencie, kiedy siedzę na fotelu, jeżeli usiądę na dwóch guzach pluszowych, czyli tych kościach, które mam bezpośrednio pod pośladkami, napnę optymalnie mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu, uzyskam momentalnie wyprostowaną sylwetkę. Biodra mam oczywiście w kącie otwartym, ustawione i w takiej pozycji, w momencie, kiedy delikatnie jeszcze zdejmę ze swojego ciężaru tułowia, w zasadzie kilka kilo, podpierając się na dłoniach, w takiej pozycji mogę siedzieć już dosyć długo. Więc pamiętamy, najważniejszą rzeczą w prawidłowym siedzeniu jest posiadanie dobrego, dobrze napiętego, stabilnego fundamentu, który znajduje się podczas siedzenia w tej okolicy, w okolicy pępka. Więc pępek wciągnięty, staram się czubkiem głowy wyrosnąć ku górze, od razu poczuję napięcie w tych wszystkich mięśniach brzucha. Czego należy unikać, jeżeli chodzi o siedzenie? Oczywiście takich wszystkich pozycji, w których podpieram się lędźwiami, rozluźniam absolutnie kręgosłup lędźwiowy, uciskam kość krzyżową, to prowadzi do wielu powikłań, jeżeli godzinami tak będziemy siedzieć. Oczywiście, we wszystkim potrzeba zdrowego umiaru, więc w momencie, kiedy ta pozycja mnie zmęczy, bo przebywam w niej na przykład 20 minut, czuję już napięcie między łopatkami, napięcie w mięśniach grzbietu, mogę na chwilę się rozluźnić i odpocząć. Ale ważne jest, żeby priorytetową pozycją była pozycja ta. Jeżeli już omówiliśmy sobie zagadnienia związane z odcinkiem lędźwiowym, bardzo istotne jest ułożenie łopatek. Tendencja jest oczywiście taka, zamykanie się barków, protrakcja barków, zamykanie się klatki piersiowej, które prowadzi do utrudnienia oddychania, ale też od razu zwiększa nacisk, zwiększa ciśnienie na krążki międzykręgowe w okolicy karku. Z jakiego powodu? Bo jeżeli fundament w postaci klatki piersiowej leci mi do przodu, muszę dźwigać głowę ku górze, żeby szyja działała, żeby w zasadzie, żebym widział to, co powinienem widzieć. Więc przede wszystkim, jeżeli optymalnie napnę mięśnie brzucha i grzbietu, postaram się wyprostować, od razu ten kręgosłup piersiowy ustawia się w dobrym ułożeniu. W zasadzie działa dopina, dzieło wieńczy odpowiednie ściągnięcie, dopięcie łopaty ku tyłowi i delikatnie w kierunku biodra. W takiej pozycji od razu poczuję, że w zasadzie moje barki są zawieszone jakby na jakimś stelażu, czuję się niezmiernie w tej pozycji stabilnie, więc kąt otwarty, brzuch spięty, łopatki spięte ku dołowi do tyłu, delikatnie. Pamiętamy, broda jest delikatnie przyciągnięta do klatki piersiowej, to jest anatomiczna pozycja. I teraz bardzo ważna rzecz, i wiele dolegliwości bólowych, takich jak łokieć tenisisty, łokieć golfisty ewentualnie, zespół cieśli kanału nadgarstka i wiele innych przypadłości związanych z drętwieniem i utratą siły i kontroli w kończynach dolnych, wynika z tego, że pracujemy naszymi ramionami w nieergonomiczny sposób. Błąd numer jeden podstawowy to nadmierne dźwiganie rąk, które w zasadzie ważą kilka kilogramów. Musimy się nauczyć ciężaru tych dłoni naszych rąk i niepotrzebnie nie zadzierać barków ku uszku, a to często ma miejsce, kiedy mamy sporo pośpiechu, sporo stresu, pozycja robi się taka. Pamiętamy, redukujemy to poprzez spięcie łopatek ku dołowi i teraz kolejna ważna sprawa, nie powinniśmy również dźwigać łokci w taki sposób. Trzeba pozwolić łokciom wisieć, używać jak najmniej siły do tych wszystkich pozycji, więc łokcie są podparte. Najlepiej, kiedy delikatnie oddalimy monitor od siebie i wtedy możemy podeprzeć całe przedramiona, w zasadzie nie mam już tego dźwigania. Następna ważna sprawa to dobre ułożenie nadgarstków, ponieważ wiele problemów z dłońmi i z nadgarstkami wynika z takich różnych ułożeń i z takich różnych dziwnych szpotawień i koszawień stawów śródlęczno-nadgarstkowych. Więc pamiętamy, że zawsze dłoń powinna być ustawiona w pozycji anatomicznej, czyli wzdłuż przedramienia. W taki sposób unikamy wszystkich takich form pracy czy takich form pracy. Następna ważna rzecz, jeżeli mamy możliwość regulacji biurka, jest taka, że przedramiona, jak widzimy, kiedy leżą sobie oparte na biurku, to nie ma żadnego kłopotu w barku. Jeżeli siedziałbym za nisko, automatycznie przedramiona będą uniesione wyżej, barki będą mi znowu wędrowały podświadomie do uszu. Czyli musimy siedzieć na tyle wysoko, żeby zapewnić sobie ułożenie w biodrze, w kolanie, kręgosłupie, ale też w barkach.
I pracując w taki sposób, naprawdę ergonomia pracy wzrasta zdecydowanie. Musimy pamiętać o tym, że tak czy tak trzeba stosować te przewodniki. Taka ciekawostka, którą chciałbym Wam powiedzieć, to pani, która jest księgową, w zasadzie wiele, wiele lat pracy, ileś 10 lat pracy, opowiedziała mi taką anegdotę, że kiedy ona przyszła do pracy, to każdy pracownik miał taki przywilej, w zasadzie takie prawo, że na 30 minut pracy ustawowo przypadało około 5 minut przerwy, w której pracownik mógł chodzić, mógł się ruszać. Zobaczcie, to zostało teraz wyparte, ponieważ pracodawca myśli, że w ten sposób, kiedy obetnie się te 5 minut pracy, to pracownik zwiększy swoją efektywność, większa będzie wydajność. To nieprawda. Jeżeli macie możliwość, to po każdej pół godziny pracy warto jest na chwilę wstać, przeciągnąć się, przeprostować się. Ale w zasadzie o tym będziemy mówić w momencie, kiedy zajmiemy się przerywnikami podczas pracy biurowej. Więc podsumowując, pamiętajcie, najlepiej, kiedy mamy podnóżki pod stopami, kąt otwarty w kolanie, kąt otwarty w biodrze, napięte mięśnie brzucha, ściągnięte łopatki, spięte mięśnie oczywiście brzucha, jeszcze raz powtarzam, ramiona leżą w pozycji anatomicznej, najlepiej kiedy są podparte, nie musimy niczego dźwigać, głowa ani nie zadarta ku górze, ani za bardzo ku dołowi, delikatnie pochylona ku dołowi i w tej pozycji sobie przebywamy.